Witam Państwa. Mogłoby się wydawać, że ktoś, kto był zawodowym graczem w golfa, zwycięzcą wielu turniejów, a w wieku 21 lat stał się milionerem, musi być szczęśliwy. A jednak człowiek, którego historię zaraz Państwo usłyszą, był pusty w środku. Wciąż poszukiwał sensu życia i prawdy, ale te poszukiwania zakończyły się dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Audycja Wyzwolony realizowana jest przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by za pomocą prawdziwych historii o prawdziwych ludziach nieść światło pogrążonemu w ciemnościach światu. O życiu na ulicy można powiedzieć wiele różnych rzeczy, ale z pewnością nie to, że jest higieniczne. Bezdomni, którzy przychodzą do Pacific Garden Mission, wdzięczni są za kąpiel i czyste ubrania, które tu otrzymują, oraz za czystą pościel i łóżko. W misji można też zjeść ciepły posiłek i skorzystać z opieki medycznej i dentystycznej. Ludzie bez środków do życia wszystko to otrzymują za darmo, co jest możliwe dzięki darom finansowym od naszych przyjaciół, którzy pragną, aby światło nadziei płonęło w naszej misji. Co innego przygarnąć kogoś na noc czy dwie, a co innego rozświetlać ciemność nieprzerwanie od 1877 roku, jak robi to Pacific Garden Mission, nie tylko dając bezdomnym dach nad głową, ale też przekazując im prawdę, która uwalnia ludzi i prowadzi ich do nowego życia. Do wszystkich stacji radiowych na świecie. Jest to program numer 2624 z serii Wyzwolony. Audycja, która da ci do myślenia. Bobby, tak myślałem, że to możesz być ty. Kai, co tu robisz? Ale niespodzianka, kopę lat, Kai. Nie widziałem cię od liceum, ale słyszałem o twoich wyczynach golfowych. W czym się specjalizujesz? Chirurgia dziecięca. Widziałem twoje nazwisko u jednego z dzieci i pomyślałem, że... Tak, urodziła się dzisiaj i miała problemy ze złapaniem pierwszego oddechu. Tak, widziałem jej kartę. Przepuklina przeponowa. Ktoś wytłumaczył ci, co to znaczy? Tak. Wnętrzności uciskają jej płuca. Podali jej tlen, ale nie nabrała koloru i nie reaguje prawidłowo, więc zrobili jej prześwietlenie i odkryli, w czym problem. Szybko przewieźli ją tutaj na operację. Chcą ją przewieźć do Nowego Orleanu. Tam mają specjalne urządzenie, które pomoże jej wrócić do zdrowia. Ma szansę przeżyć taki lot? Jest pewne ryzyko. Ale ryzyko istnieje też, jeśli tu zostanie. Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, byleby tylko przeżyła. Tak. Jak przyjęła to twoja żona? Miała ciężki poród, ale teraz nawet się trzyma. Chciałbym wam jakoś pomóc, Bobby. Kai, czy nasze dziecko przeżyje? Będę z tobą szczery. Prognozy nie są dobre. Niemowlę poddane takiej operacji, jej życie wisi na włosku. Jest naprawdę bardzo ciężko chora. Bóg nie pozwoli jej umrzeć. Nie zrobiłby nam tego. To była najcięższa chwila w życiu naszego bohatera, sięgająca granic jego pojmowania i odwagi. Jak to często bywa w naszych czasach, jego rodzice rozwiedli się, gdy był dzieckiem. Dlatego sam zawsze pragnął solidnych fundamentów, na których mógłby zbudować własne małżeństwo i rodzinę. Zdarzenie, o którym mówimy, zachwiało wszystkim, w co wierzył. Oto prawdziwa historia Bobby'ego Klempeta, opowieść o tym, jaki wpływ na jego życie wywarła prawda, już teraz w audycji Wyzwolony. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 2 lata.
ojczym i jego dwaj synowie stali się moją nową rodziną. Mój prawdziwy ojciec był dużo starszy, a ja nie miałem okazji lepiej go poznać aż do chwili naszej przeprowadzki do Monterey, kiedy skończyłem 7 lat. Właśnie wtedy mój ojciec miał poważny wypadek samochodowy, który drastycznie zmienił jego życie. Bobby, twojego ojca przeniesiono ze szpitala do zakładu dla rekonwalescentów. Czuję się już lepiej? Obawiam się, że już nigdy nie wróci zupełnie do zdrowia. Wystąpiły pewne komplikacje. Zawsze bałem się z nim jeździć, mamo. Jest już za stary, żeby prowadzić samochód. Już dawno powinni mu unieważnić prawo jazdy. Oh, masz rację, kochanie. Przepisy powinny tu być ostrzejsze. Ale przecież umie latać samolotem. Uczył mnie tego przed wypadkiem. No, teraz to już na pewno nie będzie latać. Miał mnie też nauczyć grać w golfa. Obawiam się, że z tego też już nic nie będzie, synu. Moja fascynacja golfem zaczęła się, kiedy po raz pierwszy poszliśmy na spacer na pole golfowe. Miałem wtedy 6 lat. Pole golfowe było piękne, a wyzwanie, żeby trafić do dołka, pobudziło moją wyobraźnię. Rok później ojciec dał mi używany zestaw kijów golfowych, który mnie oczarował. Kiedy miałem 10 lat, moja mama i ojczym rozwiedli się i przeprowadziłem się z mamą do mieszkania w Carmel Valley Golf and Country Club. Poczułem się jak ryba w wodzie. Nadeszły święta i Sean, mój poprzedni ojczym, pamiętał o mnie. Mamo, to naprawdę dla mnie? Ach, tak myślę. Zestaw kijów golfowych, cudownie, skąd wiedział? Wie, jak bardzo podoba ci się golf, odkąd twój ojciec dał ci swój stary zestaw kijów. Rany, już nie mogę się doczekać, żeby zagrać tymi kijami. Są wszystkie, nawet pater, trójka, piątka, 7 i 9, fantastyczne. Chyba będę musiała ci wykupić jakieś lekcje w klubie. Mama wykupiła mi serię 10 lekcji u naszego gospodarza domu, który był zawodowym graczem. Golf stał się moim życiem. Nie zadawano nam wtedy dużo, więc po szkole nie wracałem nawet do domu, bo mama i tak była w pracy. Jechałem do klubu na rowerze, gdzie grałem i ćwiczyłem golfa. I nawet jeszcze po zmroku jeździłem po całym polu golfowym. Długo dzisiaj grałeś? No, umieram z głodu. Czekałam na ciebie z obiadem. No, umyj się i siadaj. Pan Martin mówi, że dobrze mi idzie. Wiem. Chwyt był łatwy, a pan Martin mówi, że mam dobrą postawę. Teraz pracuję nad nowym sposobem uderzania. To bardzo ważne, mamo. O, tak, na pewno. Myślałem, że znam już wszystkie najważniejsze uderzenia, ale ten nowy sposób to jest dopiero coś. Najważniejszy jest zamach. Jak nie będzie dobry, to można zepsuć całe uderzenie. Twoja wiedza zdecydowanie się pogłębia. Chcę być kiedyś zawodowym graczem, tak jak pan Martin. Jeżeli dalej będziesz tak ciężko pracował, na pewno ci się uda. Pan Martin oddał mi dzisiaj pieniądze, które zapłaciłam za twoje lekcje. Dlaczego? W klubie uważają, że mogą zrobić z ciebie naprawdę dobrego zawodnika. Serio? Kurczę, teraz dopiero się przyłożę. Bobby, twój ojciec czuje się nie najlepiej. Pojedź ze mną odwiedzić go w tym tygodniu. Mimo że od 9 lat byli rozwiedzeni, moja matka była przy jego łóżku w szpitalu, kiedy umierał. Miałem wtedy 11 lat i byłem przepełniony smutkiem, ale nie miałem pojęcia, o co w życiu chodzi. Dawniej przez pewien czas chodziliśmy do kościoła, ale trwało to krótko. Kiedy skończyłem 13 lat, moja mama znowu wyszła za mąż. Ale wzorem do naśladowania byli dla mnie moi trenerzy. Golf zdecydowanie dominował w moim życiu. Kiedy miałem 15 lat, od dawna grałem już w lokalnych turniejach dla juniorów. Dobra wiadomość, Bobby. Zakwalifikowałeś się do The Insurance Classic. Serio? To przecież poważny turniej. Fantastycznie! Jest w tym roku w Colorado Springs. Nigdy tam nie grałem, panie Doyle. To świetna okazja, żeby przyjrzeć się, jak grają zawodowcy i czegoś się od nich nauczyć. No, na przykład jak radzić sobie na dużych odległościach, planować strategię gry na polu, podejmować decyzje, jak odczytać położenie i przewidzieć lot piłki. Nie mogę się doczekać. Znasz podstawy, Bobby. Czas dołączyć do najlepszych. Wygrałem ten turniej i cudownie było słyszeć pochwały z ust zawodowców i dziennikarzy sportowych. Ale ku mojemu zdziwieniu, to zwycięstwo wcale nie wypełniło pustki, którą czułem w środku. W
Pomyślałem, że może poczuję się lepiej, kiedy wygram mój pierwszy profesjonalny turniej i zarobię dużo pieniędzy. Ale po kolei. Po wygranej w Colorado Springs odebrałem wiele telefonów. Kto to był? Kolejna uczelnia, tym razem Uniwersytet Kalifornijski. No, to masz w czym wybierać. Do tej pory najlepszą ofertę złożył Uniwersytet Brigham Young w stanie Utah. Myślisz, że ta szkoła ci się spodoba? Jasne, będę w ich drużynie golfowej. Jestem z ciebie bardzo dumna, Bobby. Zapracowałeś sobie na stypendium w liceum, a teraz na studia? Twój ojciec byłby z tego bardzo dumny. Teraz wiem, że wszystko jest możliwe, jeśli odpowiednio się do tego przyłożyć. Większe rzeczy niż te będziesz czynił, powiedział kiedyś Jezus. Gdzie to słyszałeś? Jak byłem w kościele z trenerem Doylem. Wiesz, niektóre ich poglądy są bardzo dziwne. Na przykład? Oni uważają, że Jezus wcale nie był Bogiem. Mówią, że on był tylko prorokiem, takim samym człowiekiem jak my. A w takim razie możemy robić wszystko to, co on robi. Ach, tylko nie próbuj chodzić po wodzie. Albo wskrzeszać umarłych. Ale co do tego, że można panować nad swoim losem, to chyba mają rację. Myślę, że to możliwe. Tak, do pewnego stopnia. Ale inne ich pomysły powinieneś traktować z przymrużeniem oka. Interesowałem się głównie doskonaleniem gry w golfa i zbieraniem nagród, jakie się z tym wiązały. Ale wciąż żywe też było we mnie szczere pragnienie prawdy. Czułem, że Bóg gdzieś tam jest i że Go znajdę, jeśli będę wytrwale szukał. W ostatniej klasie liceum przyłączyliśmy się z Bobem, moim sąsiadem i kolegą z drużyny, do chrześcijańskiej grupy młodzieżowej. On był najlepszym po mnie graczem w naszej drużynie, ale miał coś, czego mnie brakowało. Nie wiedziałem, co to jest, ale czułem się przez to gorszy od niego. Podczas zakończenia roku szkolnego ja i inny mój przyjaciel siedzieliśmy na brzegu basenu i zastanawialiśmy się, co nas dalej czeka. Bobby, myślę, że kiedyś przeczytam o tobie na jakiejś okładce magazynu sportowego. Mam nadzieję. Ale wiesz, Kai, musi być w życiu coś ważniejszego niż wbijanie małej białej piłeczki do 4,5-calowego dołka. Tak, ale to dobre na początek. Nigdy nie zastanawiasz się, o co tak naprawdę chodzi w życiu? No to znaczy, jak powstał świat i jaki jest sens naszego życia na Ziemi? Wybierasz się na filozofię? Nie, chcę studiować francuski. No, to są poważne problemy. Tak. I zdaje się, że nikt nie zna odpowiedzi. Może chodzi o miłość i o małżeństwo? Nie wiem. Mój ojczym zawsze mówił, zostań kawalerem, nigdy się nie żeń, a dzieci wychowuj w tej samej wierze. W kościele tego nie usłyszysz. Bardzo intrygują mnie ludzie, którzy chodzą do kościoła. Zdaje się, że ich rodziny są dużo silniejsze od tych, którzy nie chodzą do kościoła. Tak myślisz? Tak mi się wydaje. Dalej chodzisz do tej chrześcijańskiej grupy młodzieżowej? Tak, to jest super zabawa. Lubię sobie pośpiewać. No, i te dziewczyny? Tak, dziewczyny też. Ale niektóre nauki biblijne też mi się podobają. Szkoda, że nie zgadzają się z teorią ewolucji. Na spotkaniach uczą, że Bóg nas stworzył, że nas kocha i ma plany na nasze życie. No tak, tak, ale jak to jest możliwe? No pomyśl, ilu jest ludzi na świecie? Bob bardzo dużo wie o Biblii. I zapewnia, że właśnie tak jest. Kiedy skończyłem 17 lat, poszedłem do koledżu. Rok później grałem w moim pierwszym turnieju mistrzów i zostałem najmłodszym graczem, który kiedykolwiek osiągnął wynik 24 uderzeń. Jednak mimo, że wygrałem światowy turniej amatorów, przez 3 lata grałem w pierwszej lidze amerykańskiej. Zdobyłem trofeum Heskinsa jako najlepszy golfista uniwersytecki. Pustka wciąż wypełniała moje serce. Na polu golfowym byłem zwycięzcą, ale walka o moją duszę dopiero się zaczynała. Podczas studiów nadal szukałem przewodnictwa duchowego, ale rozczarowałem się religią, która uczyła, jak stanąć ponad grzechem i chorobą. W 1980 roku przed terminem ukończyłem studia i zacząłem jeździć na mecze do miast w całym kraju. Zawsze o tym marzyłem i teraz moje marzenie się spełniło. Zanim skończyłem 21 lat, grając w golfa zarobiłem już ponad $1 000 000. Ale wciąż nachodziła mnie tęsknota za czymś, czego nie potrafiłem nazwać.
Podczas podróży autobusem z Flint w stanie Michigan do Detroit podzieliłem się tymi myślami z Rickiem, innym graczem. Które miejsce zajmujesz w rankingu PGA, Bobby? 14. Nieźle jak na pierwszy rok. Wciąż podobają ci się wyjazdy na turnieje? Tak, wspaniale jest grać na nowym polu golfowym, a jeszcze milej jest wygrywać. Ale to jednak kierat, nie? Jeden turniej za drugim, nic tylko hotel, klub, lotnisko, przejazd autobusem. Jasne, że to kierat, ale można się przyzwyczaić. Tylko, że w życiu musi chodzić o coś więcej niż pieniądze, sława i wygrywanie. Znane od wieków pragnienie serca. Jesteś chrześcijaninem, prawda, Rick? Tylko tak warto przeżyć życie. Ja ciągle szukam. Nie mam zamiaru poświęcić czemuś życia, zanim całym sercem w to nie uwierzę. Ja przestałem szukać, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, co Jezus Chrystus zrobił dla mnie. Wierzę w Niego całym sercem. Wielu ludzi uważa, że On był tylko człowiekiem. Może prorokiem, ale nie Bogiem. On przyjął ciało ludzkie dla nas, ale był Bogiem, Bobby. Biblia jest tego świadectwem. I Jego dzieło na ziemi też jest tego świadectwem. Pozwól, że ci coś pokażę. Wozisz ze sobą Biblię na turnieje? Wszędzie ją wożę. Prowadzimy nauki biblijne. Możesz do nas dołączyć, kiedy tylko zechcesz. O, tutaj. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 10, wers 38. Jezus powiedział: jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Jego cuda pokazały, że jest Bogiem. Ostatnio siedziałem w samolocie obok takiego faceta, który był jednym z najstarszych ludzi w swoim kościele. Powiedział mi, jak ważne jest czytanie Słowa Bożego w kontekście. No, chodzi o wersy przed i po cytacie, wraz z kontekstem kulturowym. To prawda. Nie można budować prawdy na wyizolowanym fragmencie, co robią niektóre kościoły i sekty. Mam książkę, którą powinieneś przeczytać. Wyjaśnia ona, jak Jezus wypełnił około 300 poświęconych Mu przepowiedni sprzed kilkuset lat przed Jego narodzeniem. Biblia to wszystko potwierdza, Bobby. Na turniejach spotykałem więcej osób wierzących w Chrystusa. Ale dopiero po 3 latach moich wyjazdów spotkałem kogoś, kto wywarł ogromny wpływ na moje życie. Anna była hostessą na wielkim turnieju w Greensboro i właśnie skończyła college, kiedy zaczęliśmy się spotykać. Wkrótce ujawniły się różnice w naszym podejściu do wiary. Wiesz, co mi się od razu w tobie spodobało, Aniu? Tak, mój batonik. I to, że umiemy mówić po francusku. Masz rację, ale naprawdę zaimponowała mi twoja odwaga. Niełatwo cię zawstydzić. Łatwo. Gdybym na przykład zagrała z tobą w golfa. Wystarczająco dużo gram w golfa, zarabiając na życie. Nie muszę grać jeszcze na randce. Cieszę się, że nie pijesz, Bobby. Jakoś nigdy nie smakował mi alkohol. Bobby, co myślisz o Bogu? Wierzę, że Bóg istnieje. Przyglądasz się niesamowitemu niebu i ziemi i po prostu wiesz, że to nie powstało przez przypadek. A Jezus? Wierzysz w Niego? On jest prorokiem, przewodnikiem, wspaniałym nauczycielem. Nie wierzysz, że On jest Synem Bożym? Wierzę, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie, Bobby. Nasz grzech oddziela nas od Boga. Nie możemy być Jego dziećmi, jeśli nie przyjmiemy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Grzech jest iluzją, Aniu. Ludzie są z natury dobrzy. Jeśli będziesz się bardzo starać, Bóg przyjmie cię do siebie. Biblia mówi co innego, Bobby. Przyjdź do mojego kościoła, Aniu. Oni ci wszystko wyjaśnią. Przyszła, a potem ja poszedłem do jej kościoła. Oczywista nauka płynąca ze Słowa Bożego, jaką tam słyszałem, a potem zrozumiałem dzięki przewodnictwu Anny, odebrała mi wszelkie argumenty. Anna i ja wspólnie studiowaliśmy Biblię, a potem zacząłem uczęszczać na cotygodniowe zajęcia nauk biblijnych, ponieważ chciałem dowiedzieć się więcej o Jezusie. Kiedy w 1983 roku braliśmy ślub, wiedziałem już, że podważyć i zakwestionować można wszystko, z wyjątkiem Biblii. Ona jedna jest do końca wiarygodna. Znaleźliśmy swój kościół i zaczęliśmy chodzić tam razem. Ale ja wciąż jeszcze nie zobowiązałem się wobec Chrystusa. Ponieważ miałem wiele pytań dotyczących mojej duchowości, pastor często odwiedzał nas w domu. Bobby,
Biblia mówi, że Jezus był Bogiem, a nie tylko wspaniałym nauczycielem. Pokaż mi, gdzie to jest napisane. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 10. Spójrz na wers 30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To dlatego przywódcy religijni chcieli go zabić. Twierdził, że on i Bóg są jedną i tą samą osobą. Wersy 27 i 28. Jezus mówi: moje owce słuchają mego głosu, a ja je znam. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Bobby, kto poza Bogiem może dać komuś życie wieczne? To prawda. Zwróć uwagę, że on mówi: moje owce, te, które idą jego śladem. A dalej: nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Dość niesamowite obietnice. Takie, które może złożyć tylko Bóg, prawda? Prawda. Posłuchaj tego z Ewangelii świętego Jana, rozdział 1. Tak, Ania pokazywała mi już ten fragment. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Co niesamowite, Jim. Bobby, gdybyś miał dzisiaj umrzeć i stanąć przed Bogiem w niebie, i On zapytałby, dlaczego macie wpuścić do nieba, to co byś powiedział? Nie wiem. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, wers 9 mówi: czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Zgadzasz się, że jesteś grzesznikiem? Tak, oczywiście. Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć, ale Jezus przyjął tę karę na siebie. To jedyny powód, dla którego Bóg przyjmuje kogokolwiek do nieba. Albowiem karą za grzech jest śmierć, ale darem Bożym jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czy coś powstrzymuje cię od przyjęcia Jezusa Chrystusa do swojego życia? Nie, Jim. Chcę oddać swoje życie Jezusowi, ponieważ teraz wiem, że On umarł, abym ja miał nowe życie. Chcesz się pomodlić o to teraz? I modliłem się w naszym pokoju gościnnym o przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela i zacząłem odczuwać ogromną radość. Cała pustka, którą kiedyś czułem, nagle zniknęła. Wkrótce odkryłem, że moja wartość nie ma źródła w moich osiągnięciach, ale w Jego miłości do mnie. To było lato 1984 roku. Anna i ja bardzo chcieliśmy powiększyć naszą rodzinę i w końcu we wrześniu 1986 roku urodziła się nasza córeczka, Sara. Urodziła się z komplikacjami. Bobby, jak czuje się Sara? Kochanie, ona nie przeżyła. O nie. Zawieźli ją do szpitala uniwersyteckiego w Duke na operację, a potem polecieli z nią do Nowego Orleanu. Umarła po drodze. Nie, nie. Jak to możliwe, moje maleństwo, moje maleństwo. Nasza córka Sara była pierwszą wnuczką po obu stronach rodziny i wszyscy byliśmy załamani jej śmiercią. Po pogrzebie odwiedzili nas przyjaciele i rodzina, ale my z bólu nie potrafiliśmy wydusić z siebie słowa. Kilka dni później przyszedł do nas mężczyzna, który prowadził zajęcia biblijne w naszym kościele. Dlaczego Bóg nam to zrobił? Czy On nas za coś ukarał, Larry? Nie. Bóg was kocha. Wiecie o tym oboje. Nic nam nigdy nie zastąpi Sary. Tak bardzo jej pragnęliśmy. Spotkacie się z nią ponownie w niebie. Tak sądzisz? Zaczynam się zastanawiać, czy Bóg w ogóle istnieje. Dlaczego pozwolił, żeby nas to spotkało? Mogę tylko sięgnąć do Słowa Bożego, Bobby. Bóg jest wszechwładny i pozwala, aby cierpienie doświadczało każdego z nas. Czasami, aby sprawdzić nasze serca. Czasami z powodów, których nie jesteśmy w stanie zgłębić. Spójrz na Hioba. Stracił wszystko, całą rodzinę, ale nie chciał winić za to Boga. On też skarżył się, kiedy cierpiał. Jednak wiedział, tak jak i my wiemy, że Bóg jest wierny, a Jego celem jest nasze dobro.
Dzięki przyjaciołom takim jak ten, którzy pocieszali nas Słowem Bożym, Anna i ja zaczęliśmy rozumieć, że Bóg jest wszechmocny. Używa bólu i cierpienia, aby nas do siebie przyciągnąć i kształtuje nas na podobieństwo Jezusa. 2 tygodnie później byliśmy w drodze na 2 ostatnie turnieje w tym roku. Ostatnim był Texas Open. Bobby, dlaczego nic nie jesz? Dręcz cię coś? Rano poszło mi nieźle, ale teraz wydaje mi się, że coś jest nie tak. Przecież będziesz walczył o 3. miejsce. Muszę się sprężyć, bo inaczej w przyszłym sezonie stracę moją pozycję, Aniu. Poradzisz sobie. Nie wiem, czy potrafię, Aniu. Wiem, że masz to w sobie, kochanie. Czasami wydaje mi się, że moje życie rozpada się na moich oczach. Po południu byłem bardzo roztrzęsiony i w rundzie finałowej po 2 nieudanych uderzeniach spadłem z 3. miejsca na 15. Właśnie próbowałem wbić piłkę do dołka, kiedy na zachodzie pojawiła się pierwsza chmura. Chwilę później sędziowie dali sygnał do przerwania gry. Niesamowita jest ta nagła burza. W San Antonio prawie nigdy nie pada. To jest błogosławieństwo od Boga, Aniu. Ostatnia runda została odwołana i znowu jestem na 3. miejscu. Chwała Bogu, kochanie. To cudownie. Tego dnia Bóg uratował moją karierę, a potem nadal kształtował mnie i Annę do swojej służby. Dał nam też 3 zdrowych, wspaniałych dzieci, córkę i 2 synów. Po wielu latach kariery zawodniczej jestem teraz komentatorem golfa w jednej z głównych stacji telewizyjnych. Służę też pomocą duszpasterską ludziom w środowisku golfowym, dzieląc się z nimi Słowem Bożym i Bożą miłością. Wszystko, co nam oferuje świat, jest ulotne. Tylko Bóg proponuje nam życie wieczne. Jeśli pragniecie nowego życia w Chrystusie, módlcie się teraz ze mną. Jezu, potrzebuję Ciebie. Wiem, że jestem niedoskonały i że o własnych siłach nie mogę dostać się do nieba. Wybacz mi moje grzechy. Chcę oddać Ci moje życie. Proszę Cię, abyś zaczął ponownie nade mną pracować i uczynił mnie takim człowiekiem, jakim chcesz, żebym był. Jezu, oddaję Ci moje życie. Zbaw mnie, Panie. Amen. Drodzy przyjaciele, jeśli modliliście się z Bobim, napiszcie o tym do nas. Będziemy mogli wspierać Was w naszych modlitwach i przesłać Wam pomocną literaturę. Gdybyście chcieli wiedzieć więcej o nowym życiu w Chrystusie, skontaktujcie się z nami. Nasz adres: redakcja Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon: 022 621 2838. Bardzo nam miło, że wysłuchali Państwo naszej audycji. Zachęćcie Waszych przyjaciół, by również słuchali Wyzwolonego i dajcie znać stacji radiowej, która nadaje ten program, że chcecie wysłuchać kolejnych audycji. Była to audycja numer 2625 z cyklu Wyzwolony, zrealizowana przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może być wypełnione po brzegi. Proszę, napiszcie do nas. Wasze listy znaczą dla nas więcej, niż może Wam się wydawać. W każdej chwili, w dzień czy w nocy, możesz też zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 60605. Telefon 312 922 1462.